Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dzisiaj jesteśmy razem, ksiądz Romek i ja jesteśmy tutaj w kaplicy na Szczytniku. Cieszymy się, że możemy tak wspólnie razem z wami dzisiaj modlić się, bo przecież od jakiegoś czasu widzicie nas w różnych dniach, ale zawsze osobno. Ksiądz Romek tutaj posługuje w kaplicy, tutaj w domu zakonnym na Szczytniku, ja jestem w Otwocku. A że jestem z młodzieżą niedaleko, 30 km stąd, dzisiaj postanowiliśmy też tutaj przybyć i pomodlić się razem z wami. Niestety mamy taką intencję dzisiaj za chrześcijan, którzy zginęli w Republice Środkowoafrykańskiej. To smutna wiadomość, kiedy my rozpoczynamy tutaj nawet w Polsce, też w różnych miejscach, możemy pojechać, wypoczywać, odpoczywać w tym tak zwanym długim weekendzie. Oni tam, ci chrześcijanie, poszli do kościoła 1 maja, poszli po to, by uczestniczyć we mszy świętej, by przyjąć, by wstąpić też, takie okoliczności były tego ich przybycia, by wstąpić do Stowarzyszenia Świętego Józefa i właśnie tam weszli mordercy, tak trzeba powiedzieć, ludzie demonicznie nienawidzący Jezusa Chrystusa ani chrześcijan i otworzyli ogień z karabinów, zaczęli wrzucać też i granaty. Zginęło, jak zostało to podane przez Radio Watykańskie, 22 ludzi, 150 ciężko rannych, jeden kapłan zginął również, ten, który tam był razem z nimi, modlił się na mszy świętej. Moi kochani, ja mam taką koszulkę na sobie, to jest arabska litera N, która jest takim wyrazem solidarności z chrześcijanami prześladowanymi. W tych krajach arabskich, kiedy ktoś jest chrześcijaninem, to muzułmanie wtedy znaczą jego... Więc prośmy dzisiaj w tej modlitwie za chrześcijan, którzy są prześladowani. Módlmy się przez stawiennictwo Niepokalanej, aby tym, którzy zginęli w tym zamachu w Republice Środkowoafrykańskiej, Pan Bóg dał życie wieczne. Tym, którzy są ranni, by mogli wrócić do zdrowia. A tym, którzy prześladują chrześcijan, by dał im łaskę opamiętania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, w grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rozważmy dzisiaj część chwalebną Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pokój Wam. To są słowa, które Jezu dajesz nam każdego dnia, byśmy ten pokój nieśli światu.
byśmy w Twoje imię szli i głosili, że Ty zmartwychwstałeś, że Ty żyjesz, że Ty jesteś dawcą pokoju. Prosimy Cię o ten pokój tam, gdzie ludzie ciągle wojują, niszczą, mordują. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Druga tajemnica, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Panie Jezu, pokazałeś nam drogę do naszego celu, drogę do nieba, a przed w niebo wstąpieniem pobłogosławiłeś uczniów. Jest to dla nas zapewnienie, że Ty błogosławisz nas, że Ty nie zostawiasz nas tutaj sierotami. Prosimy Cię o to szczególnie dla ludzi, którzy cierpią, dla ludzi, którzy nie doświadczają zwycięstwa, ale doświadczają przemocy, doświadczają tego w Republice Środkowej Afryki, w wielu innych miejscach na ziemi, gdzie są prześladowani z powodu Twojego imienia. Prosimy Cię, by nie zwątpili, że Ty ich błogosławisz i że Ty mówisz do nich,
Wytrwajcie we mnie, ja będę trwał w was, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Daj im siły w tych trudnych, ciężkich chwilach prześladowań. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Trzecia tajemnica, zesłanie obietnicy danej nam przez Ojca Ducha Świętego. Mówiłeś, poślę wam Ducha mojego. Powiedziałeś apostołom, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeśli nie odejdę, Duch Pocieszyciel, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, poślę go do was. Nie będziecie sami, ja jestem z wami. Jestem z wami w moim duchu, w Duchu Świętym. Jestem przy was. Panie Jezu, tak bardzo potrzeba Ducha Świętego wszystkim chrześcijanom, a szczególnie tym, którzy w obliczu tak wielkich cierpień, w obliczu piekła na ziemi, mogą zwątpić w to, czy Ty nadal jesteś przy nich, czy Ty się nimi opiekujesz, czy Ty masz ich w swojej obronie. Dlatego prosimy Cię, umocnij w nich Ducha Świętego. Poślij, wzmocnij ich serca, ich wiarę, aby nie zwątpili, by potrafili wytrwać na tej Golgocie, którą
im zgotowali ich prześladowcy. Duchu Święty, dopomagaj chrześcijanom prześladowanym, szczególnie tym, którzy wczoraj ucierpieli w tym zamachu zabójczym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Czwarta tajemnica, wniebowzięcie Maryi. Maryjo, zostajesz z ciałem i duszą zabrana do nieba. Wiernie szłaś po śladach, które wyznaczał Ci Bóg. Wiernie wypełniałaś wolę Ojca. I była to trudna wola. Kiedy stałaś pod krzyżem, nie rozumiałaś tego do końca, ale Maryjo, Ty wytrwałaś przy krzyżu, dlatego zostałaś nagrodzona w niebo wzięciem. Prosimy Cię, Matko, aby Ci chrześcijanie, nasi bracia i siostry, cierpiący w tylu miejscach na świecie z powodu prześladowania, nienawiści, aby potrafili wytrwać jak Ty wiernie przy krzyżu na Golgocie, a potem by mogli cieszyć się razem z Tobą, oglądaniem Boga twarzą w twarz w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Piąta ostatnia tajemnica, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Maryjo, jest wiele tytułów, w których zwracamy się do Ciebie w litanii loretańskiej, teraz, szczególnie w maju. Ale jednym z nich jesteś królową aniołów. Jesteś królową tych sił, tych mocy, które Bóg stworzył jako dobre, by służyły człowiekowi, by służyły Bogu, by pełniły Jego rozkazy. Prosimy Cię, królowo aniołów, abyś wysyłała te wojska anielskie ze świętym Michałem Archaniołem na czele, pogromcą duchów piekielnych, abyś wysyłała, Matko, do tych miejsc, do tych państw, w których toczy się tak wielka, okrutna walka piekła wobec ludzi często niewinnych. Królowo aniołów, Ty wysyłaj tam wojska, to Cię prosimy, aby oni niszczyli te diabelskie plany, zasieki, aby pełniły Twoje wojska, wojska anielskie.
pełniły wolę Bożą i wypełniały tam wolę Bożą w tych miejscach, szczególnie w Republice Środkowej Afryki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Maryjo, oddajmy Ci Ojca Świętego Franciszka, Benedykta, wszystkich chrześcijan prześladowanych, szczególnie tych, którzy wczoraj zginęli i ucierpieli w Republice Środkowej Afryki. Prosimy Cię, Matko Najświętsza, za tych, którzy cierpią z powodu głodu, kataklizmów. Prosimy Cię za dzieci i młodzież, za rodziny, za chorych, samotnych, cierpiących, bezdomnych, przebywających z dala od ojczyzny, od rodziny. Matko, prosimy Cię za wszystkich, którzy dzisiaj prosili przez Twoje wstawiennictwo Jezusa w litaniach loretańskich, na nabożeństwach majowych albo przez ten właśnie czas modlitwy różańcowej. Miej nas w opiece i chroń nas w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami
racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam dziękujemy za naszą wspólną modlitwę. Byli z nami też, jest Mateusz i Ignacy, i reszta na meczu była, nie wiemy jak się zakończył ten mecz, ale cieszymy się, że możemy tutaj być na Szczytniku. Ksiądz Romek, że nas tutaj gościł, przyjął, no i że mogliśmy wspólnie się modlić. To pierwszy raz takie spotkanie, że nie tylko przez ekranik tego małego telefonu, raz ksiądz Łukasz, raz ja, raz Otwocka, raz tutaj ze Szczytnika, ale teraz wspólnie. I przecież o to przecież chodzi, żebyśmy nie tylko korzystali z tych dobrodziejstw techniki, ale autentycznie gromadzili się tam, gdzie wy jesteście, w parafiach, w rodzinach, wspólnie na różańcu. A ja teraz księdza Romka zapraszam do nas, żeby u nas też poprowadził wspólnie ze mną, byśmy się pomodlili w naszej kaplicy zakonnej. To ja będę szukał terminarz i sobie wpiszę, kiedy mam przyjechać. Dobrze. Moi kochani, miesiąc maj, taki piękny czas, w którym właśnie Matkę Bożą prosimy o to, aby była z nami. Zapraszajmy też siebie nawzajem na nabożeństwa majowe. Niech to będzie taki czas, którym oddajemy po prostu przez wiarę. Tu nie chodzi o jakieś sentymenty do tego nabożeństwa, że one w Polsce trwały, były, śpiewaliśmy, nasze babcie, prababcie. Po prostu wiara nasza. Niech nam każe uczestniczyć w tych nabożeństwach, by tam razem z Matką Najświętszą właśnie oddawać chwałę Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Myśmy dzisiaj mieli z chłopakami takie ciekawe spotkanie, ja nie mogę się nie odnieść do niego, ze świadkami Jehowymi, którzy byli w Polanicy, w Dusznikach byli i żeśmy z nimi rozmawiali. Strasznie potem ubolewaliśmy nad tym, że oni odrzucają Jezusa Chrystusa jako Boga, że nie jest dla nich Bogiem. Więc módlmy się też przez wstawiennictwo Matki Najświętszej za tych ludzi błądzących w różnych jakichś w swoich dziwnych wymysłach tego, kim jest Bóg. Módlmy się za nich przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Ksiądz Łukasz nie wie, ale zaczął taki temat i wy też nie wiecie. Moja mama trzeci tydzień leży w szpitalu na rehabilitacji. Chyba nawet raz prowadząc różaniec poprosiłem, byśmy też modlili się za wszystkich chorych. Wymieniłem moją mamę. Drugi dzień, kiedy leżała w szpitalu, po południu dzwoni i mówi: słuchaj, mam sprawę, musimy porozmawiać. Na sali ze mną leży Jehowa. Już mi kilka razy próbowała podrzucić gazetkę, rozmawiała ze mną, co mam zrobić. Mówię: mamo, jeśli nie jesteś przygotowana, a nie wiesz, że oni są szkoleni w pewien sposób, żeby... Błogosławieństwo. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. To wspólnie. Dobrze. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Życzymy wam dobrej i spokojnej nocy. Do zobaczenia jutro o 22:00 pewnie ksiądz Romek, albo jeszcze zobaczymy jak to będzie. Tak. A życzymy wam po prostu dobrej nocy i do zobaczenia. Jutro o 22:00. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dobranoc.